nie zaczniemy budować prosektorium, my budujemy drugi Oxford. I nie miejcie państwo złudzeń. Patrzymy ambitnie. Mowa o rozwoju akademickości i planowanym utworzeniu Wydziału Medycznego w Pile. Aby ten miał szansę powstać w Grodzie Staszica, Uniwersytet Adama Mickiewicza podjął współpracę m.in. ze Szpitalem Specjalistycznym oraz Pilską Akademią Nauk Stosowanych. Kierunek ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku akademickim. Do tego czasu uczelnia musi spełnić wszystkie wymagania formalne. Jednym z elementów koniecznych do spełnienia jest nowoczesne prosektorium. Stanowić będzie bardzo istotną część bazy niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim. Prosektorium jest bardzo ważne z tego względu, że ono już na pierwszym roku studiów lekarskich jest niezbędne do kształcenia. Na przebudowę prosektorium przy Pilskim Szpitalu potrzebne są jednak niemałe pieniądze. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjęli więc decyzję o przesunięciu pieniędzy w budżecie i wsparciu Szpitala Specjalistycznego kwotą 6 milionów złotych. Będziemy razem tutaj współdziałać na rzecz północnej Wielkopolski. To otwarcie kierunku lekarskiego, wydziału lekarskiego jest też takim, można powiedzieć, zielonym światłem dla naszej ochrony zdrowia tutaj właśnie w całym subregionie. Prosektorium powstanie przy Pilskim Szpitalu w miejscu obecnego przestarzałego. Na pierwszym piętrze powstaną sale dydaktyczne z możliwością oglądania na żywo zabiegów i operacji przeprowadzanych na szpitalnym bloku. W budynku powstanie także część z chłodniami oraz nowoczesne pomieszczenia do przeprowadzania badań patomorfologicznych i genetycznych. Mamy na dzień dzisiejszy wyłonionego już wykonawcę. Mamy wszystkie decyzje i zgody łącznie z pozwoleniem na budowę. Przygotowujemy następny element związany z tą inwestycją, wyposażeniem, proszę Państwa, prosektorium. Firma, która wygrała przetarg, będzie miała 7 miesięcy na skończenie prac. Wyposażenie prosektorium wraz z systemem monitorującym może kosztować dodatkowe 2 miliony złotych. Szpital zabezpieczył pieniądze na ten cel z własnego budżetu.